cześć, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku ja wam pokażę moją poranną rutynę. Dlaczego? Bo Versov dostawała bardzo dużo pytań, że ludzie chcą jej poranną rutynę and I was like, you know what, ja wam pokażę też moją, chociaż ja nie mam za bardzo porannej rutyny, ja wam po prostu pokażę, co ja robię, jak ja wstaję, ok? Jak wygląda mój dzień od wstania do mniej więcej 12, coś takiego, nie? Dobra, więc ja wstałam teraz i kotki przychodzą się przywitać. Pierwszą rzecz, ała, jaką ja robię rano, to jest modlitwa. Więc ja teraz szybko się pomodlę. Done. Więc ja lubię rano się modlić, bo to wtedy, you know, it gets my day right. Wtedy ja czuję, że dobrze zaczynam dzień. Następnie, gdybym nie nagrywała odcinka, to bym teraz leżała w łóżku przez jakieś pół godziny i przeglądała TikToki, Instagrama i wszystko razem, ale że nagrywam dzisiaj odcinek. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale pewnie jeszcze nie, ale pewnie zaraz zauważycie. Today is not my day. Jak to, Lexi? Przecież przed chwilą wstałaś. Tak naprawdę to ja wstałam już jakieś 2 godziny temu i zdążyłam się pokłócić z jedną osobą, zdążyłam dowiedzieć się, jakie mam rachunki do zapłacenia i po prostu dzisiaj... Czyli i zbliża mi się okres, tak mocno zbliża mi się okres, albo dzisiaj dostanę, albo jutro i czuję, jak mnie macica boli, więc no, dzisiaj nie jest mój dzień, więc zobaczycie taki morning routine. Muszę wziąć prysznic, muszę umyć zęby i chcę wam też w tym odcinku pokazać mój make-up routine, mój make-up, jak ja robię, bo ja nie chcę się chwalić, ale nauczyłam się robić zajebiste kreski i to jest tylko i wyłącznie zasługa jakby jednego produktu i chcę wam pokazać, jaki to jest produkt. Mój Frankie, on tutaj siedzi już pod tym, on uwielbia wodę, uwielbia i on zawsze ze mną, gdzie on jest? On czeka, widzicie? Czekaj, przesuń się. On czeka, on wie, że to już jest prysznic time i on czeka, aż ja wodę spuszczę, on uwielbia, nie wiem, co z nim jest. Patrzcie, jak słodko wygląda. Franek, ty czekasz na wodę? A co ty miałczysz, cio? Patrzcie, mu ty miałczysz znowu, cio? I wtedy on tutaj siada i razem ze mną prysznic bierze i czeka. A jak ja włączam to, to wtedy on wlatuje, on uwielbia to, uwielbia. Patrzcie to, może wam pokażę. Co, czemu teraz nie leci do tego? Dobra, ja wskakuję pod prysznic i widzimy się za sekundę. Chyba na tym skończyłam przejście. Wyszłam właśnie spod prysznica i przypomniało mi się przed chwilą, że ja mam dzisiaj spotkanie za 40 minut. Kurde. W każdym razie, więc musimy się szybko zrobić, okej? Okay? Ja wam szybko wszystko pokażę, ja wam wszystko, you know, wy się nawet nie obejrzycie, ale już done. Chciałam włosy wyprostować, ale nie zdążę, czyli wysuszymy włosy. Czy ja mam łupież? Ja mam łupież. Ubrania! Patrzcie to. Boom! Ubrana! Did you see that? Widzicie? Wy się nawet nie zauważyli. W każdym razie, ja zawsze po prysznicu ubieram tą koszulkę i wtedy dopiero idę potem pomyśleć nad dzisiejszym outfitem, bo nie chce mi się teraz. Najpierw jest face, hair, makeup, all that good stuff i potem dopiero jest outfit na końcu. Więc ubieram to i teraz bierzemy się za czesanie włosów. Zapraszam, Lexi Chaplin. Ja nie znam się kompletnie na pielęgnacji twarzy. Zero. Ja wiem, że powinnam używać SPF, tak? Jakiś krem, że promienie słońca, bla, 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 że to jest ważne. To ja wiem. Kupiłam taki krem, a nie, ja go kiedyś dostałam, a teraz go kupuję. To jest Fenty i on ma SPF i dlatego ja go używam. I ogólnie chyba jest dobry. No, pachnie ładnie. Moje wymagania spełnione. Więc nakładam go przed makijażem, albo nawet jak nie noszę makijażu, to jest po prostu mój krem. Czy on jest dobry? Jeśli ktoś się zna, proszę dajcie mi znać w komentarzu. Ja czytam komentarze. Ja bardzo bym chciała wiedzieć, czy ten krem jest dobry, czy on po prostu jest od Rihanny, ładnie pachnie i ma SPF. Dobra, więc... I feel super fresh, jak ja go nakładam. Dobra, następnie, słuchajcie... Dobra, a już wam powiem, gdzie ja idę. Więc ja idę na terapię. Czemu? Bo po prostu, wydaje mi się, że chodzenie na terapię jest cool.
Wydaje mi się, że każdy z nas potrzebuje, powinien chodzić na terapię, mieć z kimś, you know, pogadać, doradzić się, wyżalić się, wysłuchać. Tak po prostu, you know, it's good every once in a while. Patrząc na to, gdzie ja jestem, też w jakiej branży ja działam, to wydaje mi się, że mi też to jest jeszcze bardziej potrzebne. Wydaje mi się, że się dobrze trzymam. W sensie, I feel good, I feel fine, I feel happy. Przede wszystkim jestem happy teraz w tym miejscu. Oh my gosh, ja serio mam okres. Pamiętacie, jak ja przed chwilą mówiłam, wow, dzisiaj jest zły dzień, bleh. Well, now I'm happy. Ja mam okres, dobra. Czy ja chcę ciężki makijaż? Nie. Cera mi się pogorszyła ostatnio, nie wiem, czy widać. Nie wiem z jakiej racji, może przez okres, nie, ale to już wcześniej, nie wiem, coś się zmieniło. W każdym razie nie chcę nakładać tonu makijażu, aczkolwiek ułożymy trochę korektora. Tu. Na wszystkie jakieś przebarwienia i nie tylko. Dobra, równie dobrze mogłam podkład nałożyć, ale dobra. O, a to, proszę państwa, to nie jest trącik, to jest z treningu wczoraj, dostałam taki cios. Ta dziewczyna ma tak ciężki cios, ja myślałam przez chwilę, o się, ona mnie walnęła, a ja miałam takie, o kurde, ja muszę się poromić, bo jak ja wyłapię takiego pod bródkiem, to ja się złożę. Więc no, broniłam się i udało mi się na końcu wyjść na górze, więc spoko. A, co to był za korektor? Ja go kupiłam ostatnio, to jest ten Shape Tape. Czy on jest dobry? Chyba jo. Nie wiem, dużo osób go używa. Wow, czemu on tak dobrze wygląda na mojej skórze, widzicie to? Nice. Ale mi macica boli. Pamiętacie, jak przed chwilą wam mówiłam, że się pokłóciłam z kimś? No to w tym czasie zdążyłam już przeprowadzić rozmowę z tą osobą. I czy myśmy się pogodzili? Ta osoba się przyznała do swojego błędu. Aczkolwiek to jest głębszy temat i będziemy musieli jeszcze dzisiaj porozmawiać. Więc dzisiaj wieczorem będę musiała przeprowadzić rozmowę. Pewnie wy oglądacie ten odcinek teraz, a ja pewnie przeprowadzam rozmowę. Pray for me, żebym umiała... Wiecie, czy miałam problem? Ja mam problem, ja nie umiem ładnie przekazywać to, co ja mam w głowie na słowa. Często mi brakuje słów i brakuje mi... Ja nie wiem, jak to przekazać i to mnie tak frustruje. To mnie tak frustruje, bo jestem świadoma tu, co ja chcę powiedzieć, a nie umiem tego przekazać. Ja nie wiem, co z tym zrobić. Czy ja powinnam czytać więcej książek czy coś, żeby mieć więcej słownictwa? Ja nie wiem, czy to słownictwo, czy to kwestia słownictwa, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie... Powinniśmy dodać trochę bronzera. Trochę tak, bo jestem troszeczkę za... O matko, macica mnie boli. Dobra, więc nakładam bronzer. Anastazja, czy on jest dobry? No bronzer jak bronzer. Aaaa! What the fuck is this? Oh my gosh! Oh shit. Mayday, emergency. Ej, widać to? Bla, bla, bla. Hejka, co tam u ciebie? No, twój pies zdech. Oh my gosh, I'm so sorry. Widać czy nie? Co do jasnej cholery, czemu ja mam popękane usta? Widzicie to? Widzicie tą kreskę? Co jest grane? W każdym razie dobra, brwi ja robię, to jest z Rossmana, rimmel. Ma taką końcówkę i taką końcówkę. Oh my gosh, przecież ja będę płakać dzisiaj na tej terapii. Ja mam okres i ja dzisiaj już dwa razy płakałam. Trzy razy dzisiaj płakałam. Raz przez tą osobę, raz bo moja mama zadzwoniła i powiedziała mi coś... I zaczęłam po prostu płakać. I trzeci raz pod prysznicem, czy ja płakałam? Nie, pod prysznicem ja dawałam koncert. Ale no płakałam dzisiaj z 2-3 razy. Więc na pewno będę płakać u terapeutki. Damy trochę różu, że niby za... Która jest godzina? Dobra, mamy jakieś 20 minut. Damy trochę różu, że niby zawstydzona. A róż jaki używam? Nie mam zielonego pojęcia, bo on jest tak stary, że zdrapała się nazwa. A, Eveline jakiś. W każdym razie dobra. I teraz przechodzimy do kresek. Do robienia oczu, kresek. Ja używam dwóch produktów. Jeden to jest zwykły czarny eyeliner. Wolałabym, gdyby był brązowy, ale ten brązowy mój nie działa. Więc weźmiemy zwykły czarny eyeliner z ostrą końcówką. Im ostrzejsza, tym lepsza. I robimy tutaj te kąciki w środku. To ma być jakby przedłużenie leciutko naszego oka. To nie musi być ogromne. Dobra, ten się... O kurde, wstrętnie, fatalnie, obrzydlistwo. Dobra, nie mamy czasu. Teraz zaprezentuję wam moją sekretną broń na kreski. Ja to odkryłam jakieś może 3 tygodnie temu i to jest... Oh my gosh, to zmieniło moje życie. To zmieniło moje życie i cieszę się, że mogę wam to zaprezentować. To nie jest współpraca, ja chciałabym, żeby to była współpraca, ale to nie jest współpraca. A mianowicie... Pam-pararam! Ladies and gentlemen, I present to you Fenty Beauty Eyeliner kredka. To
jest akurat odcień brązowy, końcówka wygląda tak, tu się wyciska, znaczy wyciska, wykręca i jest zajebiste, okej? Okay? Bo ja już tak dawno szukałam dobrej kredki brązowej, która się i trzyma, chociaż wytrzymałość on ma takie 7 na 10, mógłby mocniej trzymać, ale on się tak łatwo aplikuje i za każdym razem bez poprawek wychodzi mi kreska. Nigdy, od 3 tygodni używam tego eyelinera i nigdy nie musiałam go zmazywać i jeszcze raz robić. Do dzisiaj. Nie no, mam nadzieję, że się też wyjdzie. Serio, nigdy nie poprawiałam tego eyelinera. Nie no, te wewnętrzne kreski bym musiała poprawić, bo są wstępne. Więc robię coś takiego. I rysuję tak trochę jakby w kierunku brwi. I tu bardzo, bardzo cienka kreska, tu przy oku. Trochę ją pogrubimy. I patrzcie to. To nie jest prosta kreska. To nie jest kreska, jaką ja bym chciała mieć. Więc co ja robię? Biorę... Wystarczy patyczek. Moczę go tak i patrzcie, i robię coś takiego. Done, bitch! Widzisz to? Widzisz to? Okej, okay, kreski zrobione i teraz tusz ja używam taki, używam go chyba od 5 lat albo więcej i pokażę wam, co ja ostatnio odkryłam z rzęsami. Okej, okay, najpierw wytuszuję i potem wam pokażę, co ja robię. Tak wygląda oko. Biorę pinsetę, tak to się nazywa, i sklejam takie małe grupki i mi się tak ostatnio podoba oko w tym. O, mniej więcej coś takiego. Zrobię drugie oko i pokażę wam mój sekret do ust, bo też to jest coś, co używam od dwóch miesięcy codziennie. Czy to na co dzień, czy to na imprezę, uwielbiam. To zaraz wam pokażę, co. Sekretem moich ust to jest ta kredka. Ona jest Sisley, tak to się nazywa. Minus tej kredki jest taki, że ona kosztuje 219 zł. Nie wiem na jaką cholerę. W sensie to jest drogo na kredkę i bardzo szkoda mi było tych pieniędzy. Tylko że ja ją faktycznie używam codziennie i ona mi starczyła już przez jakieś 2 miesiące. Jest droga, ale dla mnie jest bardzo warto, serio, serio, ona jest po prostu idealny kolor ma dla mnie. Ja strasznie ciężko mi było znaleźć, bo ja chciałam taki nudowy kolor, ale taki wchodzący trochę w brąz, ale nie za mocno, ale żeby miał trochę też różu, ale nie za mocno. I ten kolor dla mnie jest idealny. Nie wiem jak dla was, bo większość z was ma jasniejszą karnację niż ja, ale dla mnie jest idealny. W ogóle czytałam kiedyś gdzieś, że idealny kolor nude na usta to jest kolor twoich sutków. Nie wiem, czy to jest prawda, ale... Fun fact. Ja sobie obrysowuję usta najpierw. O, obrysowane i wtedy z drugiej strony jest taki pędzelek. I ja wtedy trochę, żeby nie było tak mocnego tego konturu, żeby te kreski nie były takie kontrast między tymi kreskami, to ja tak po prostu jeżdżę trochę po tym. Tak wyglądają moje usta. Pretty natural, not too crazy, ale cute. Tak wiecie, classy, cute. I love it. I if I'm feeling fancy, jeśli chcę jeszcze coś dodać, to mogę wypełnić błyszczykiem. Która jest godzina? Oh shit, mam 10 minut. Ja ubieram, chcę wygodniej dzisiaj, więc ubiorę te spodnie. Z czego? Z Babyny Store! Oh my gosh, to są najwygodniejsze spodnie, jakie ja chyba miałam w życiu. O, co z Babyny right here, so cute. Okej, okay, więc wysuszyłam trochę włosy. Jest już czas, żeby wyjeżdżać, więc będę musiała z wami kończyć. Chciałam was jeszcze wziąć na śniadanie, ale nie zdążę. Ja pójdę na śniadanie po tej terapii. W ogóle pamiętajcie o waszym zdrowiu, w sensie mental health, zdrowie mentalne, tak to się mówi po polsku, bo to jest też ważne. My w tych czasach bardzo dbamy o, wiecie, kondycję ciała, wygląd zewnętrzny, ale this right here, super important. Można nawet powiedzieć more important niż to, co się tu dzieje z naszym ciałem. This right here. Okej, okay, więc oh yeah, spodnie super cute. Oh my gosh, I love them. Obsessed. Najwygodniejsze spodnie, jakie mam. Lexi Shop. Link w opisie. Outfit of the day. Babene, babene. Nike Air Force One. Dobra, ja się z wami tutaj żegnam. Widzimy się kiedy? Jutro, bo jest co? Daily. So yeah, I love you guys so much.